To do czego my w ogóle zmierzamy? Ładny ten obraz. Miasto? Targowice, to o czym chciałem ci opowiedzieć. Więc tak, rok 1794. Warszawski lud zamagał się kary dla przywódców Konfederacji Targowickiej. Dlaczego tak? Słuchaj, zawiązanej w 1792 roku przeciwko Konstytucji 3 maja i reformom Sejmu Czteroletniego. Nic by nie zrobili z tym. Możesz? Dobrze. Sąd Najwyższy, kryminalny, wielu z nich skazał na karę śmierci, konfiskatę majątków, wieczną infamię. Zdezorientowani, rozgniewani mieszkańcy stolicy, coraz intensywniej podburzani się przez radykałów, zapragnęli wzorem Wilna natychmiastowego osądzenia Targowicza. Zwołanie sądu kryminalnego, osadzanie, wydanie wyroku i egzekucja zajęły około 4 godzin. Karę śmierci skazano biskupa Józefa Kosakowskiego, marszałka Sejmu Grodzińskiego, Józefa Ankwicza oraz hetmanów. Józefa Zabieję i Piotra Ożarowskiego, którzy zostali publicznie powieszeni na rynku Starego Miasta.